Liczba umów o dzieło zgłaszanych do zakładu ubezpieczeń społecznych zmienia się co roku, ale nie są to znaczące różnice. Platforma usług elektronicznych to pierwszy wybór, jeśli chodzi o składanie formularzy RUD, bo stanowi to 87% ogółu. Drugim najczęstszym sposobem składania formularzy była przesyłka pocztowa. W ubiegłym roku zawartych zostało 1 700 000 umów o dzieło, to 15 000 umów mniej niż w roku 2021. Najwięcej takich umów zgłaszają płatnicy składek, którzy prowadzą działalność naukową i techniczną oraz działalność w zakresie informacji oraz komunikacji nie są zbyt długie. Najczęściej są podpisane na nie więcej niż 9 dni, najczęściej w województwie mazowieckim i w grupie wiekowej między 30 i 39 lat. Dolnością Zacy w tej stawce stanowili 7,7% wszystkich zawartych w kraju umów o W naszym regionie i w całym kraju nieco więcej umów podpisują mężczyźni niż kobiety. Część z ogółu podpisanych umów dotyczyła cudzoziemców mieszkających w Polsce. Niewiele ponad 3% wszystkich zawartych w Polsce umów to umowy podpisane z cudzoziemcami. W sumie było ich 55 tysięcy, z czego 42% to umowy podpisane z obywatelami Ukrainy. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Białorusi, których było ponad 16%. Kolejne pozycje to Niemcy, obywatele Wielkiej Brytanii i Rosjanie. W każdej z tych nacji było to ponad 3% ogółu cudzoziemców